Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Matles i witam was w kolejnym odcinku z Mechanika Maszyn Rolniczych, już 20 zlecenie. Okej, okay, dokonaj wymiany uszkodzonych elementów. Klient ma problemy z zapieczonymi elementami piasty w tylnych kołach. Zbadaj przyczynę problemu. Okej, okay. Coś tutaj, co? To może sobie wymontujemy koło i zobaczymy, co tam siedzi złego. O, tutaj mamy piastę tylną do wymiany. Coś jeszcze? Chyba nie. Nie. Tylko tą piastę. A w drugim kole? Już patrzymy. O, tutaj też. No już mamy przyczynę problemu, no i już. Takie szybkie zleconko będzie. No i jeszcze ta jazda po torze niestety, no ale niech już będzie. Okej. Mogę to naprawić? Mogę. Tak. Tak. Okej. No i w sumie przechodzimy do następnego zlecenia. Okej, wymiany akumulatora. Bez jazdy próbnej, dlatego mnie to cieszy. Mamy tu jakiegoś sapka Ursusa. Bez kabiny. A, akumulatora wymiany. Okej, to sobie przechodzimy. I akumulator mamy tutaj. Okej. To wszystko. I kupujemy nowy silnik. Akumulator tutaj jest. 500, jaki drogi, ja nie mogę. Niech im będzie. Okej. Sprzedamy sobie jeszcze ten za 87 i gotowe, naprawiono. Szybkie zleconko, to dzisiaj zrobimy dużo zleceń. W takim razie, dwa zlecenia dopiero po drugiej minucie jest. No nieźle. O, proszę bardzo. Ja za podróż testowym z okazji przyczyny wymienię niezbędne elementy. Klient mówi, że tak to ściąga w prawą stronę. Zlokalizuj przyczynę. No to pewnie coś z kołem, prawda? Okej. Okay. Ten odcinek oglądacie w niedzielę, zakładam. Czyli ja nagrywam to w sobotę, czyli jutro to oglądacie, czyli dzisiaj. Postaram się jeszcze nagrać jakiegoś farminga. Ale to zobaczę, czy mi się uda. Mówicie, ściąga go na prawą, ja teraz nie skręcam. O, teraz dopiero skręcam. Widzicie, jak go ściąga? O. No właśnie, układ kierowniczy niesprawny. Postaram się jeszcze tego farminga nagrać, bo muszę tak zebrać pola. Trzy pola. Nie wiem właśnie, czy to na odcinku zrobić. Chciałbym do lasu iść, szczerze mówiąc, ale... Nie, na razie nie mam chyba tyle pieniędzy, żeby w las się zapuszczać. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ale myślę, że jednak do lasu pójdziemy, bo mnie kusi strasznie. Piękne tam są tereny. Okej, ale przechodzimy już do mechaniki. To też chyba nie będzie trudne. Zaraz znajdziemy element i go naprawimy. Jeszcze koło sprawdzimy. Koło dobre. Może tutaj coś złego jest. O,
O, jest. Widzę, że jest. O, tutaj też. O, całe to. Cała ta strona to jest uszkodzona. Proszę bardzo. Już to mamy. No. Okej, i wymieniamy. Napraw, napraw i napraw. Zobacz, czy koło nie jest... Nie, koło jest dobre. Dobra, no to tylko te elementy. Jeden element, drugi element, trzeci i mamy gotowe. Widzicie, to też nie było zbyt ciężkie do wykonania. No proszę bardzo. No i gotowe. Naprawiono. I przechodzimy dalej. Mamy już ponad 1/4 gry za sobą. No to... O, przyjechał bizon. To pewnie będziemy znowu przez godzinę szukać. Wymień pompę paliwa. No, a gdzie to jest? To pewnie u góry gdzieś. Silnik. Filtr paliwa, pompa wstrzyskowa, pompa paliwa zasilająca. Czy to jest to? Nie. O, o, tutaj. To wszystko? Czekajcie, zobaczę. No to wszystko. No nieźle. Szybko nam to idzie strasznie. Zaraz tą grę przejdziemy, zobaczycie. No i proszę. Naprawiono. No patrz jak to szybko. Nie wiem, ja już normalnie nie wiem ile tych zleceń było. Raz, dwa, już trzy, chyba cztery nawet. Ja nie mogę, to tyle ile robiliśmy w jednym odcinku, a tutaj dopiero nawet nie połowa odcinka. No nieźle. Dobra, Zetor przyjechał, on już coś pewnie będzie mieć konkretnego. Przyczyny hałasu. Wykonaj za po to, że to ten klient skarży się na dziwne odgłosy w okolicach prawego koła. Sprawdź, w czym problem. Prawego koła, czyli tutaj? Może całe prawe koło? Nie. Też nie. Nie, okej, to tutaj. To będzie tutaj. Koło nie, piasta nie, łożysko tak, łożysko tak. Coś jeszcze? Chyba nie. Tylko łożysko, co? No nie mówcie, że znowu coś prostego to będzie. No oprócz tego, że jazda po torze testowym, no ale... No proszę, i piasta wymontowana i zaraz będzie naprawiona. Proszę bardzo. Dobra. No to widzimy się przy następnym zleceniu.
Okej, okay, przyjechał klas. Zlokalizuj i napraw siłownik zaczepu. O, tutaj coś ciekawego mamy. Czyli to tutaj, prawda? Teleskop, zaczep. Tu jest zaczep, tutaj gdzieś siłownik będzie. Siłownik podnośnika, tak? Siłownik zaczepu. Może to jest to? Nie. To? O, tutaj mamy teleskop. Tylko jeden. Znowu coś prostego, ja nie mogę. Tak. Okej, okay. No i to wszystko? No, nice. Ja nie mogę, tak szybko to leci. Niesamowite po prostu. Przecież tyle zleceń dzisiaj zrobimy. My dzisiaj skończymy tą grę. Wow, mamy nowy garaż. O kurde. Zbadaj przyczynę problemu i wymień uszkodzone elementy. Wykonaj jazdę po torze testowym. Klient zgłasza, że traktor niebezpiecznie się grzeje podczas jazdy. Ale ja nie mogę. Ale mamy garaż. Niebezpiecznie się grzeje podczas jazdy. To pewnie chłodnica, nie? Tak na chłopski rozum. O ile mi się uda coś takiego znaleźć. Filtr oleju, alternator, bak, wentylator, możliwe. Nie. Pompa wody. O właśnie. Tutaj jeszcze zobaczę. Czyli pompa wody. Albo ja sobie tak dobrze radzę, albo po prostu to jest za łatwe. Napraw, a tutaj co? Sklep. To wszystko? No, ja nie mogę, ale to szybko idzie. No to widzimy się w następnym, albo będzie nowy tor, zobaczymy. Jak będzie nowy tor, to sobie razem pojedziemy. Zobaczymy. Może się przenieśliśmy gdzieś do innej wsi. Nie, no to sama wieś. Kurde, no a już myślałem. A się przejedziemy. Co wy na to? O, krowa tam jest. Nie jest to co prawda farming. No ale to w końcu mechanik maszyn rolniczych, a nie farming simulator. Co wy na to? Ach, no mam nadzieję, że mi się uda tego farminga nagrać. Pewnie do lasu pojadę. Kurde, no chce mi się do tego lasu jechać. Wycinkę zrobić. No, fajnie, fajnie było. Mam trochę zboża, byśmy sprzedali. Nie, by było. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy.
Naprawdę szybko to nam idzie. Niesamowicie. Czekajcie. Wyciszę telefon. Okej. Dobra, no i tyle. No i widzicie, i to zawsze robię, jak coś ucinam. Jak ucinam tą jazdę po torze. I zawsze sobie to kółko muszę przejechać i ja nie mogę. Nie chce mi się jeździć, bo to w kółko to samo, w kółko to samo. Okej, naprawiono. Jak nie, jak tak. Okej, jakiś sapek znowu przyjechał. Dajcie mi tu jakieś lepsze traktory. Mam nowy garaż, to mogę naprawiać. Klient zgłasza, że nie może podnieść zaczepu ciągnika. Pomóż z tym problemem. Zaczepu ciągnika. Okej. To zobaczę. Siłownik? Czyby nie? Może siło? Może zaczep? Nie? No to może te teleskopy. No to jeden na pewno, a drugi? Drugi nie. Że sprężyny posprawdzamy. O, tutaj też. Widzicie? Dobrze było sprawdzić. Ramię podnośnika. Okej, tu mamy wszystko okej. Aha, dobra, to odmontowujemy. A co tutaj złego? Sprężyna dobra, tylko ten amortyzator. A tutaj? Tutaj tylko to. Wszystko? Wszystko. Jak ja sobie z tym szybko radzę, no niemożliwe po prostu. No to jest niesamowite. No i niech będzie, niech będzie. Dobra pasa, po prostu, dobra pasa. Okej. No i gotowe. Ja nie mogę, no co my robimy, co my robimy? W tak szybkim czasie, no po prostu mechanik roku. Mechanik roku. Już z 50% na pewno mamy. O, John Deere. John Deere przyjechał. No proszę. Cały rożon wraz z pompą wody. A, ładny John Deere, ładny. Wraz z pompą wody. Już patrzę na to. Pompa wody jest. I rozrząd. Ty już nie? Nie. Znowu coś prostego? Widocznie. A rozrząd już musimy kupić. Pasek rozrządu. Nie, nie mechanizm, tylko silnik. Pasek rozrządu. Tak. Okej, to wszystko. Naprawiono. No i proszę was bardzo. Ale jestem ekspresowy mechanik, nie? Napraw to i naprawione po prostu. Klient przyjeżdża, klient odjeżdża, no. O, kombajn. Bizon przyjechał, ze żniw. Wyjmij podnośniki ziarna. Podnosiki ziarna to nie tutaj, tylko chyba po tej stronie. Tutaj mi się wydaje. No.
Okej, chyba tylko ten jeden element. Dobra. Patrz, nie trzeba jeździć testowo, no cudownie po prostu, tak to ja mogę pracować. No i to wszystko, co wystarczy przymontować, tak, napraw. Zobaczymy. Tak, to wszystko. Okej. Czy nic trudnego. Teraz, a to okej. No, montuj się. Ach, no montuj się, no dawaj, ciężko trafić czasami. Ach, okej, naprawiono, no i proszę bardzo, bizon wjechał i odjechał, no. Ile to było? 2 minutki i gotowe. Capek, kolejny capek przyjechał. Wykonałem za potorze testowym. Silnik nierówno pracuje, podejrzewa świecę. Dobra, słuchajcie, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i na razie.